Siemanko, z tej strony Hodowcy Drobiu, dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek tutaj krzabo kury zaczęły się nieść. Jak widzicie, kolejne dwa jajeczka są. A też młode tylko zaczęło nieść, bo są inne, też jest inne odprawione. Aż na pewno młode też. Bo tej młode mam nie znoszą teraz tylko te dwie, trzy kury, bo żółta, jedna ta młoda i dwie niebieskie, ta jedna jasna i jedna ta ciemniejsza. Takie jajeczko. A najrzadziej znosi ta żółta, bo teraz tylko zniosła na jedno. Chyba, że znosi, a się raczej takich nie znosi, bo to są małe jajko, ona takie długie znosi. A też nigdy nie widzę, a się teraz nie widzieliśmy w gniazdach, bo one szybko znoszą już. Przychodzimy o 10, a już są jajka. Tak, jak byliśmy 9.40 czy coś takiego, a już dwa jajka są. Ja dzisiaj kurczę, posłyszymy trochę, nie chcę, możecie zauważyć, bo... Żeby sobie pochodziły, bo się boją śniegu, a trzy dni nie chodziły. Znowu troszkę nam poprószyło. Ta srebrna, ja nie wiem, co się z nim dzieje, ale jak przyszliśmy, już tam chodziła, jajka miała całe zimne. Teraz siedzi, ale... No, też takie miała dziwne podejście, bo zanim weszła, to jakoś się rozgląda, nie chciała wchodzić. Jeszcze jak pójdziemy zapłacać, żeby odśnieżyć, to pokażemy wam, ile już mamy jajek od tych szabo. Więc zrobię cięcie i pokażemy wam. Już tu mamy wszystkie nasze jajka. Znaczy to nie jest od szabo. Też od tego kurki. Niby, a się nie jest baran, ale tak mówimy na nim. Prawie takie same. Takie same, tylko że jest takie samej długości, tylko że wnioski są grubsze. A się to są akurat kupne, bo... No. Jak takie będzie podobne. Mamy. A tu mamy prawdziwe. Jest 6, ale to jest w większości od każdej innej kury. A się już to może kilka z białej, od białej, bo to biała biała kilka znosi. A ci najwięcej znosiła. Tylko lepiej jakby nie się dały, bo widzicie, to jest z tymi kokami na zimę. No lepiej, że do inkubatora te jajka włożyć niż... Co na jakieś nam przywożymy, ale nie za dużo, bo tych jajek nie podkładać, jak teraz jakbym siadać nie po 10, tylko może po 5, 6. To jeszcze ostatnio sobie porządek porobiliśmy w szafce, bo leżało dużo tych obrączek powywalonych, sobie pozbieraliśmy to wszystko. To też ładnie poukładaliśmy. Tam jest jeszcze mam jedną paszkę, ty odpaszą jeszcze dwie. No, będzie trzeba to wykorzystywać. Dobra, więc my idziemy odśnieżyć. Ciu. Dobra, więc my... Dobra, więc my bierzemy się za odśnieżenie tego. Wzięliśmy po prostu szypy. Będziemy to wyrzucać. No, więc my odśnieżymy i za chwilę się widzimy. Więc my już jesteśmy po pracy. Znaczy prawie, bo jeszcze tu słodki muszę. Przekopaliśmy trochę tutaj błoto, jak możecie widzieć. Śnieg jako tako jest odśnieżony. No wiadomo, te płaty zostaną niektóre, ale to już jest ciężko wziąć. Jakbyśmy chcieli to wszystko, to tu cały dzień byśmy musieli siedzieć i to zbierać. Ja tu miałem dużo roboty, bo tu dużo błota było. Tutaj też. Tu jeszcze jest dużo tego błota, ale... Ale już nie będziemy tego bardziej rozkopywać. Bo nam się tylko rozchodziło, żebyśmy my, czy tam ktoś z rodziny się nie wywalił przez to błoto. Bo tu naprawdę było ślizgo przez to błoto. No jak nieraz chodziliśmy, to się ślizgaliśmy, że prawie byśmy się obalili. Teraz sobie puścimy kury. Mam nadzieję, że nam znowu nie polecą na drzewa ani nigdzie. A raczej nie było, tak śniegu już mieliśmy większość. Będzie słabo, jak nam polecą. Dobra, więc my sobie idziemy kurę otworzyć. Dziękujemy za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.